Z nami pani Romana Kłysz-Rakowska, dyrektor Biura Handlu Zagranicznego Santander Bank Polska. Jest pani odpowiedzialna za 3 segmenty biznesowe na terenie całej Polski, zespół menedżerski oraz ekspercki, który odpowiada za obsługę transakcji finansowania handlu oraz pomoc firmom w ekspansji zagranicznej. Co panią inspiruje na takich spotkaniach jak Mikser Biznesu? Dokładnie tak, dziękuję. Dziękuję za to pytanie, bardzo ciekawe, nie ukrywam. Business Mixer jest to spotkanie, które jest spotkaniem mocno networkingowym i de facto na takim spotkaniu możemy się dowiedzieć z życia gospodarczego przedsiębiorstw, jakie mają głównie potrzeby, jakie mają problemy, z jakimi tematami się mierzą. Jesteśmy tutaj po to, żeby mieć bardzo duży kontakt z życiem gospodarczym przedsiębiorstw i rozwiązywać te problemy i wychodzić naprzeciw. Bankowość biznesowa i korporacyjna to bardzo specyficzny sektor. Działa, by firmy mogły poszerzać swoją działalność handlową. O czym dyskutuje się podczas takich spotkań w kontekście pani branży? Dyskutuje się o szeroko pojętym handlu zagranicznym, w jaki sposób zabezpieczać transakcje od strony należności, od strony zobowiązań, w jaki sposób współpracować z dostawcami, z odbiorcami, jak bezpiecznie szukać surowców, jak bezpiecznie weryfikować kontrahentów. Dzisiejszy rynek, dzisiejsze wyzwania rynkowe są bardzo wymagające dla przedsiębiorców, my sobie z tego mocno zdajemy sprawę, mamy duże doświadczenie w obsłudze firm i chcemy firmom absolutnie pomagać, wspierać w tym obszarze. Oglądają nas głównie młodzi ludzie. Czy mogłaby pani powiedzieć takie 3 zdania dla studentów, dla młodych osób, takie wskazówki związane z obszarem finansowania handlu? Obszar finansowania handlu jest bardzo ciekawym obszarem. Ja szczerze zachęcam do studiowania tej tematyki i zachęcam też do poszukiwania pracy w tym obszarze, dlatego że ma się bardzo często kontakt z wieloma branżami, w zasadzie z całym światem, można wiele rzeczy się nauczyć. Jest to bardzo ciekawa branża, a w dobie dzisiejszego czasu, myślę, i tych wyzwań, bardzo też kreatywna, innowacyjna i mocno rozwijająca się. W związku z tym bardzo zachęcam serdecznie do studiowania tego tematu. Ślicznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.